Społeczność szkolna Małego Księcia w Tarnobrzegu uroczyście obchodziła Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji przygotowali specjalny apel pełen patriotycznych pieśni i wierszy. Do Ciebie, Panie, w dziejowej godzinie, głos Twego ludu siły polskiej płynie. Wróć nam, Boże, Ojczyznę kochaną, w Troi rozdartą i w Morzu Krwi skąpaną. 100 lat znieśliśmy w pokorze, wyzuci z ziemi, pogardo kamieni. Twa sprawiedliwość wszystko zliczyć może. Twoja opatrzność złe w dobre przemieni. Święto Odzyskania Niepodległości to dla naszego narodu jeden z najważniejszych dni. W uroczystościach patriotycznych z tej okazji biorą udział praktycznie wszyscy. Jak co roku do manifestowania wolności włącza się także społeczność szkolna Małego Księcia w Tarnobrzegu. Spotykamy się dzisiaj wszyscy razem, aby rozmawiać o tym, co przyniósł Polsce ten dzień, co dał ludziom, jak otworzył ich na nową rzeczywistość, ale rozmawiamy też o tym, czym jest współczesny patriotyzm. Kto to jest patriota, co każdy z nich może zrobić dla swojego kraju i w jaki sposób, żeby poczuć się patriotą. W tym roku uroczystości szkolne zostały podzielone na dwie części. Pierwsza z nich to uroczysty apel zorganizowany w Środowiskowym Domu Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu. Przygotowaliśmy zestaw wierszy patriotycznych. Oprócz tego są znane pieśni, takie jak na przykład pieśń Legionów Polskich, oprócz tego pieśń Białe Róże. To są narodowe pieśni, które poruszają serce każdego. Druga, mniej oficjalna część to wspólna pogadanka na temat cech patriotyzmu i różnic pomiędzy nim a nacjonalizmem. Myślę, że patriota, jak powiedziała kiedyś pani Barbara Skarga z profesorem Kołakowskim rozmawiając o tym, to jest to ktoś, który chce sprawić, by jego naród był jak najczystszy, coraz lepszy. Natomiast nacjonalista to ten, który za wszelką cenę chce swój naród wybielić. A nie o to nam chodzi, prawda? Chcemy pamiętać o tym, co dobre, ale też o tym, co złe i uczyć się na tych błędach, bo wszyscy je popełniamy. W dzisiejszym świecie bardzo dużo mówi się na temat kosmopolityzmu, na temat tego, że ojczyzną człowieka jest cały świat. Natomiast ja uważam, że można służyć zarówno światu, jak i również swojej ojczyźnie. I o tym patriotyzmie często zapominamy.